dobry. Witam Państwa na targach Agritechnika w Hanowerze. Tegoroczna edycja zbiega się z naszą światową premierą nowego modelu opryskiwacza Centura E.ON. Nowa linia maszyn, prezentowany model 5200 litrów, zbiornik z belką Delta Force 36 metrów. Nowoczesne rozwiązania, systemy sterowania, kontrola pracy w systemie IZOBAS z systemem zdalnego diagnozowania opryskiwacza, z systemem kompatybilnym z maszynami wyposażonymi w systemy IZOBAS precyzyjnej serii w gospodarstwach. Centura E.ON, nowe standardy w układzie strefy roboczej. Mamy tutaj bardzo wydajny turbofiler, przykryty doskonale pokrywą zabezpieczającą, jak również jest to doskonały warsztat pracy dla operatora. Zbiornik na czystą wodę, zbiornik do mycia rąk, to widzimy w strefie roboczej. Sterownikiem do ustawiania cieczy jest tutaj podzespół z firmy Topcon. Bardzo wygodne i bardzo precyzyjne urządzenie do sprawnego i szybkiego przygotowania maszyny do pracy. Maszyna wyposażona w systemy Dynamic Fluid 4, najszybszy system na rynku, jeżeli chodzi o zarządzanie cieczą. Bardzo szybka dystrybucja, zasysanie, tłoczenie w czterech czujnikach, które kontrolują jakość oprysku na maszynie i je maksymalnie zwiększają prędkość reakcji układu cieczowego. Hi, here at our stand, we show the AgriRouter. Na tym stanowisku możemy zobaczyć AgriRouter. The AgriRouter is a data exchange platform for task and live data. AgriRouter jest to platforma do wymiany danych zmagazynowanych oraz danych na żywo. We can send the tasks through from our farm software to the machine and it doesn't belong to the machine we use the software. Możemy wysłać dane z domu, z biura do maszyny, którą używamy. So now I will show you how to send the task to the machine. Teraz pokażę, jak można wysłać dane do maszyny z domu. We have prepared task for herbicide application. Mamy przygotowane zadanie z aplikacją herbicydową. So we only have to click export. Musimy tylko wcisnąć eksportuj. We choose export to AgriRouter. Wybieramy eksportuj do AgriRouter. So now we have to select our machine, to which machine? Okay. Now it's transmitted. Yeah. I teraz jest wysyłane do naszej maszyny. So we say we send it to navigation and click on export. Wciskamy export i widzimy, występuje wysłanie. Now with our new Hardy HC9700 terminal, we can work this task and send it back. I teraz na nowym terminalu Hardy'ego HC9700 możemy otrzymać to zadanie, a także możemy je przesłać w drugą stronę. Here we see we got the task. Tutaj widzimy połączenie z kontrolerem. Zadanie. Centura E.ON wyposażony jest w nowy system skrętnych kół. Jest to układ, który bardzo dobrze kopiuje nam ślady kół ciągnika w systemie skrętnym. Jak widzimy, bardzo fajnie jest tutaj komfortowo rozwiązana amortyzacja osi. Są to konstrukcje wykorzystywane w ramach współpracy w grupie Excel. Widzimy tutaj błotniki, które podążają za skrętem kół. Widzimy, proszę Państwa, tutaj również bardzo solidny układ paralift wyposażony w system amortyzacyjny. Belka Delta Force sprawdzona już w naszym kraju, oferowana jest od 24 do 39 metrów. Belka z doskonałym systemem stabilizacji zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i w płaszczyźnie poziomej.
specjalny system stabilizacyjny belki, jest doposażony w system autoterrain. System autoterrain działający na trzech bądź pięciu czujnikach doskonale utrzymuje stałą wysokość belki od zadanego celu. To może być roślina, uprawa lub gleba. Unikalną funkcją w systemie autoterrain jest również ustawienie tak zwane hybrydowe w momencie, kiedy na polu mamy place, które są powylegane i wiemy, że może czujnik nie mieć odczytu. Delta Force wyposażona jest w system wahadłowy z teleskopowym tłumieniem. Jest to belka, która jest zaopatrzona w system auto nozzle control, indywidualnych wyłączanych rozpylaczy, który jest nadzorowany przez system SmartCom zamontowany na opryskiwaczach Centura EAM. Mamy możliwość zaproponowania pojedynczych wyłączanych rozpylaczy z odbiornikami z sygnałem dokładnym 2-centymetrowym bądź w sygnale EGNOS 15 do 20 cm dokładnością pracy. Z prawej strony opryskiwacza bardzo komfortowo została zamontowana tutaj strefa obsługowa i w tej strefie obsługowej operator ma możliwość wymiany filtrów, ma możliwość diagnostyki, ma możliwość dostępu do układu cieczowego i układu filtrującego. Widzimy tutaj SmartCom i są to dwie jednostki, a nawet trzy w zależności od funkcji dodatkowych. Widzimy tutaj układy filtrów i również drugą pompę, która jest załączana silnikiem hydraulicznym w momencie, kiedy jest potrzeba uzyskania większego wydatku. Jeżeli chodzi o rozwój maszyn i nowe możliwości precyzyjnego rolnictwa, zostało zapoczątkowane to w ubiegłym roku poprzez wprowadzenie do sprzedaży komputerów SmartCom. Tak jak wspomniałem, komputery dają nam duże możliwości zamontowania opcji dodatkowych. I Centura EON jest właśnie kwintesencją tutaj wykorzystania techniki SmartCom, wykorzystania techniki IsoBus i dzięki temu mamy możliwość zaproponowania bardzo nowoczesnego opryskiwacza. I'm Lars Nysen, global responsible for R&D and service. What we've done here is an interface for the user to the Hardy machines, where you can access all the information needed, whether you need nozzles or whether the machine sends us data for the telematics, so that we can show what is going on the machine when it's in the field. Dzień dobry, Lars Nielsen. Zajmuje się zaopatrzeniem R&D, inżynierią. Przedstawia nam aplikację, dzięki której możemy sprawdzić podstawowe rzeczy dotyczące zabiegów, oprysku, a także przez połączenie internetowe możemy sprawdzić nasz opryskiwacz i ściągnąć dane z opryskiwacza. Centura EON jest wyposażony w system IsoBus i prezentujemy tutaj nowy komputer IsoBus. Jest to model HC9700. Oferujemy te komputery wspólnie z firmą Topcon, która nam daje bardzo ciekawe możliwości operacyjne na maszynie, jak również bardzo istotne też możliwości diagnostyczne maszyny. Komputery Topcon posiadają
możliwość unikalną, jeżeli chodzi o diagnostykę i jeżeli chodzi o też zdalną, można powiedzieć, kontrolę pracy danego opryskiwacza.